Zapowiadały wojny, nadejście Mesjasza, powstanie i upadek imperiów. Od tysięcy lat przepowiednie proroków zmieniały bieg historii. Szczególnie na Środkowym Wschodzie. Zapowiedzi wielkich buntów stworzyły podziemny świat. Proroctwa decydowały o losach miast i królestw. Tutaj Żydzi stawili opór rzymskim legionom. Doprowadziły do rzezi niewiniątek. To kości dzieci. Barbarzyńskiego mordu władcy przerażonego utratą władzy. To najświętsze miejsce na ziemi. Tutaj narodził się Jezus. A to podziemna fabryka broni ukryta pod pralnią. Pora oderwać patynę czasu od podziemnych murów kryjących stare przepowiednie. Podziemne miasta, pogrzebane przepowiednie. Izrael to święte miejsce dla wielu ludzi na świecie. Jego historia splata się z przepowiedniami o Mesjaszu i krwawych wojnach. Miały one wpływ na teraźniejszość, przeszłość i mają wpływ na przyszłość tej ziemi. Nazywam się Don Wildman. Jestem w Jerozolimie, której historię przez wieki kształtowały przepowiednie. Zapowiadały Królestwo Boże na ziemi, krwawe wojny, apokalipsę. W czasach Abrahama, Jezusa, a potem Nostradamusa, proroctwa wskazywały drogę władcom, ale wpływały też na losy zwykłych ludzi. Dzisiaj nie widać, żeby miały wpływ na życie miasta. Ale w jego podziemiach odnaleźć można zaginiony świat przepowiedni. Niektóre dopiero mają się spełnić. Współczesny Izrael powstał w 1948 roku, ale o państwo żydowskie walczono tysiące lat temu, kiedy głoszono przepowiednie o Mesjaszu. Prorok Izajasz przepowiedział pojawienie się Zbawiciela, który będzie cierpiał za Żydów i wyzwoli ich z niewoli. Dla chrześcijan przepowiednia ta wypełniła się wraz z narodzinami Jezusa. Ale na tej ziemi wypełniło się dużo mroczniejsze proroctwo. Nie mówiło o Mesjaszu, tylko o rzezi. Osiem kilometrów od Jerozolimy leży Betlejem, miejsce narodzin Jezusa. Zachodni brzeg Jordanu to najbardziej niebezpieczne miejsce na ziemi. Nic już nie wygląda tu tak samo jak kiedyś. Tylko podziemia skrywają dawne tajemnice związane z przepowiedniami. Jedna mówi o nadejściu Mesjasza, Zbawcy Żydów. Druga, bardziej mroczna, o rzezi niewiniątek. W centrum miasta stoi Bazylika Narodzenia Pańskiego. Zajmuje ponad hektar i wygląda raczej na ponurą twierdzę niż świątynię. Według wierzeń w jej grotach znajduje się miejsce narodzenia Jezusa. Spotykam się z profesorem Shomali, który wie o tym kościele wszystko. Jego przodkowie mieszkali w Betlejem od XV wieku. Witam. Czuję się atmosferę koncertu rockowego. Mimo trwających tu walk, ludzie odwiedzają to miejsce od ponad 2000 lat. Przechodzą przez niskie drzwi zbudowane przez Turków osmańskich, żeby pielgrzymi nie mogli wjeżdżać do środka na koniach. Jest piękna, ale mała w porównaniu do europejskich kościołów. To jedno z najświętszych miejsc na ziemi i jedna z najstarszych świątyń. Sam kościół nie stanowi przykładu architektonicznego kunsztu, ale właśnie tutaj spełniły się dwie wielkie przepowiednie. W ciemnej grocie, pod świątynną posadzką.
Tutaj stał żłóbek. Maryja położyła syna w żłóbku, który stał w tym miejscu. W świątyni widać prawdziwą skałę. Tak. Brakuje mi słów. To serce chrześcijaństwa. Najświętsze miejsce na ziemi. Tu narodził się Jezus. Miejsce narodzin Chrystusa znajduje się w podziemnej grocie. Tutaj rozpoczęła żywot najświętsza osoba w chrześcijańskim świecie. Dla wielu Jezus miał być długo oczekiwanym Mesjaszem. Maryja i Józef przybyli z Nazaretu do Betlejem, żeby uczestniczyć w spisie ludności. Szukali miejsca w gospodzie. Przyszło im jednak spędzić noc w grocie, gdzie trzymano zwierzęta. Począwszy od II wieku naszej ery, wierni zaczęli pielgrzymować do tego świętego miejsca. Tutaj, na gruzach świątyni pogańskiego boga Adonisa, wzniesiono bazylikę. Kiedy chrześcijaństwo stało się oficjalną religią we wschodnim cesarstwie, cesarz Konstantyn zrównał z ziemią pogańską świątynię i nakazał budowę kościołów. Bazylika miała upamiętnić narodziny dziecka, które przyszło na świat w grocie. Co mówi przepowiednia Izajasza? Że w niewielkim mieście Betlejem narodzi się nowy król żydowski. Kiedy powstała przepowiednia? 700 wieków przed narodzinami Jezusa. Ludzie czekali na jej spełnienie 700 lat. Przepowiednia o żydowskim królu była nadzieją dla prześladowanych Żydów. Jednak król Herod zobaczył w niej groźbę, która skłoniła go do strasznych postępków. Zabił żonę, przyrodniego brata i 3 swoich synów. Kiedy faryzeusze ogłosili nadejście Mesjasza, potraktował to jak zamach. Według Ewangelii 3 mędrcy ze wschodu podążali śladem prowadzącej ich gwiazdy. Miała wskazywać czas i miejsce narodzin Mesjasza. Mędrcy zapytali Heroda, gdzie odnajdą tego, który narodził się królem żydowskim. Władca przestraszył się, ponieważ o tym samym mówiła przepowiednia Izajasza. Był okrutnym człowiekiem, więc zareagował gwałtownie. Dalsze wydarzenia opisuje Ewangelia świętego Mateusza. Wycisnęły one piętno na całym chrześcijaństwie. W podziemiach znajduje się miejsce upamiętniające tę historię. Według Mateusza Herod zarządził rzeź wszystkich dzieci płci męskiej, które nie skończyły 2 lat. Spójrzcie na kości znajdujące się w grobie. Są one symbolem rzezi niewiniątek dokonanej przez Heroda. Ile dzieci zginęło? Niektórzy twierdzą, że 6000. W Ewangelii czytamy, że Józefa ostrzegł anioł, który nakazał mu zabrać rodzinę do Egiptu. Niedługo potem Herod zmarł. Szczątki około 6000 dzieci spoczywają w grobowcach całego miasta. Te kości wyjęto z grobów i złożono tutaj, żebyśmy mogli je oglądać. Widać, że to szczątki dzieci. Rzeź niewiniątek udowadnia, jak wielki wpływ na tyrana miała przepowiednia dotycząca Mesjasza. Ale proroctwo o królu żydowskim krążyło na długo przed narodzeniem Jezusa. W Jerozolimie znajdują się ruiny fortecy zbudowanej przez wielkiego żydowskiego władcę. Tunel biegnący poniżej był miejscem wielkiej bitwy, o której mówiła inna przepowiednia.
Jerozolima, obecna stolica Izraela, zajmuje obszar 123 km2 i liczy ponad 700 tysięcy mieszkańców, Żydów, muzułmanów i chrześcijan. Jego serce stanowi miasto Dawida, który zdołał zjednoczyć plemiona, czyniąc z nich silny naród. Pod ruinami miasta znajdujemy dowody wypełnienia wstrząsających przepowiedni, które zmieniły losy Ziemi Świętej. Zmierzam do miasta Dawida. Zbudowano je na tym wzgórzu. Tu narodziła się starożytna Jerozolima i tutaj zaczęła się historia. Miasto zbudowano tysiące lat temu, kiedy światem wstrząsnęła pewna przepowiednia. Ci, którzy uwierzyli, widzieli w niej wolę Boga. Mówiła o katastrofach żywiołowych, trzęsieniach ziemi i wojnach, które zniszczą imperium. Zapowiadała zagładę tego miejsca. I sprawdziła się. Ruiny miasta Dawida leżą na południe od świątynnego wzgórza, na którym stała świątynia Salomona. Zamierzam spotkać się z Shaharem Stilo, który zna tutaj każdy kamień, i zbadać, jak przepowiednia wpłynęła na historię tego miejsca. Miasto zbudowano na wzgórzu. Dlaczego wybrano akurat to miejsce? Ponieważ była tu woda. Woda pozwalała przetrwać mieszkańcom, jednak tunel, który ją doprowadzał, stał się miejscem najkrwawszej bitwy w dziejach miasta. Schodzimy do podziemi? Tak, to kanał, który leżał pod miastem. Zbudowano go w czasach starożytnych. Tak. Tunel prowadzi do podziemnego źródła? Ta skała liczy tysiące lat. Pamięta czasy Abrahama. Jerozolima powstała około 5000 lat temu, na miejscu, gdzie w pobliżu źródła Gihon osiedliło się kilka plemion. W czasie kolejnych 2000 lat miasto otoczono murami, które miały je zabezpieczyć przed wrogiem. Niestety odcięły one bezpośredni dostęp do źródła. Około roku 2000 przed naszą erą zbudowano więc podziemny kanał, którym dostarczano wodę do miasta. Zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu. Dokładnie nad naszymi głowami znajdują się antyczne mury. To znaczy, że właśnie wkraczamy na teren Starego Miasta. Już w nim jesteśmy? Jesteśmy dokładnie pod nim. Codziennie mieszkający tu Kananejczycy wydobywali z podziemi ciężką glinę, drążąc korytarz, który miał doprowadzać w bezpieczny sposób wodę do miasta. To był rewolucyjny pomysł, którego celem było połączenie miasta ze źródłem mieszczącym się poza jego murami. Mury wznoszono tysiące lat. W 1000 roku przed naszą erą król Dawid postanowił zjednoczyć plemiona żydowskie. Sławił się wcześniej pokonaniem olbrzyma, Goliata. Kiedy ruszył na Jerozolimę, miał zaledwie 30 lat. Wspierali go jego zwolennicy i przepowiednia. Sformułował ją prorok Samuel. Dotyczyła czasów mu współczesnych i mówiła, że dom Dawidowy będzie istniał zawsze. A Dawid będzie nim władał po wsze czasy. Dawid wzniósł miasto i władał nim przez lat 30. Nie ma dowodów, żeby w tym czasie mury miasta zostały naruszone. No.
Był odważny, ale dysponował garstką ludzi. Nie sforsowałby murów zbudowanych przez Kananejczyków. Musiał użyć podstępu. Samuel przepowiedział, że zwycięstwo Dawida zależeć będzie od zaskakującego ataku i podziemnego kanału doprowadzającego wodę. Zdobył miasto przy pomocy garstki ludzi, którzy wdarli się do niego przez kanał wodny i otworzyli wrota towarzyszom. Przedarli się tędy? Tak, czym zaskoczyli obrońców. Przez wieki naukowcy szukali tego przejścia. I w końcu uświadomili sobie, że chodzi o kanał, którym dostarczano do miasta wodę. Okazało się, że właśnie on był biblijnym tunelem wodnym. I w ten sposób Dawid wypełnił przepowiednię. Tak więc podziemny kanał pozwolił zdobyć Dawidowi miasto i wypełnić przepowiednię mówiącą, że będzie władał potężnym żydowskim królestwem. Dawid i jego potomkowie władali miastem przez wieki i odmienili jego oblicze. Przekształcili dawną twierdzę w stolicę imperium. Ale istniała też przepowiednia głosząca, że ów tunel będzie miejscem krwawej bitwy. 300 lat po panowaniu Dawida Jerozolima musiała stawić czoło potężnej armii asyryjskiej. Zwycięstwo znów miało zależeć od kanału doprowadzającego wodę ze źródła Gihon. Słyszę wodę. Jesteśmy już niedaleko. To naturalne źródło? Tak, to źródło, o którym mówiliśmy. W 701 roku przed naszą erą na ziemie żydowskie wtargnęła 200-tysięczna armia asyryjska. Władca Judei przygotowywał się do obrony miasta i wypełnienia przepowiedni proroka Izajasza, mówiącej, że ratunkiem będzie tunel wodny. Asyryjczycy zdobyli już 46 miast. Teraz przyszła kolej na Jerozolimę. Do miasta napływali uchodźcy. Król Ezechiasz zdawał sobie sprawę, że samo umocnienie fortyfikacji nie wystarczy i potrzebny będzie dodatkowy kanał wodny. Miasto znacznie się rozrosło, dlatego konieczna była budowa nowych murów obronnych i nowego kanału wodnego, ponieważ potrzeby mieszkańców były teraz większe. Dlatego król Ezechiasz rozpoczął wielkie przedsięwzięcie inżynieryjne. Tunel Ezechiasza ma długość około 600 metrów i ciągnie się 10 metrów pod ziemią po zachodniej stronie. Przy jego budowie wykorzystano różnicę poziomów między źródłem a sadzawką Siloe, znajdującą się w mieście. Został wykopany ręcznie, prawie po ciemku, ponieważ lampy oliwne zużywały zbyt wiele tlenu. Kiedy asyryjska armia rozpoczęła oblężenie, prorok Izajasz przepowiedział, że wróg na pewno nie zdobędzie miasta. Izajasz wiedział, że wzmocniono mury i zbudowano nowy kanał. Posiadał tę wiedzę, kiedy wypowiadał przepowiednie. Asyryjczycy oblegali miasto miesiącami. W końcu musieli salwować się ucieczką, wypełniając przepowiednie proroka. Dzięki dostępowi do wody Jerozolima przetrwała. Tak sądzimy. Niesamowite. Ale ten właśnie tunel przyczynił się do tego, że miasto przetrwało oblężenie Asyryjczyków. Źródło, które go zasilało, nadal istnieje. Spójrzcie tylko. Woda wciąż z niego bije. W tym miejscu kanał się rozwidla. Ta inwestycja stała się fundamentem starej Jerozolimy. Istnienie kanału zapowiadała przepowiednia, ale inne proroctwo zapowiadało zagładę miasta i zburzenie świątyni. Kolejne przepowiednie kształtowały historię Jerozolimy. Żeby je zgłębić, musimy zwiedzić kolejne podziemia. Right in the underground.
Król Dawid wypełnił przepowiednię głoszącą zjednoczenie plemion ludzkich. Jednak królestwo otaczali potężni wrogowie. Kiedy na kontynent wkroczyli Rzymianie, podziemne tunele kolejny raz miały decydować o losie oblężonych. Jedenaście kilometrów od Jerozolimy stoją ruiny fortecy. Nazwano ją Herodion, na cześć Heroda Wielkiego, króla uznanego za wielkiego budowniczego, ale znanego też z okrucieństwa. Jej podziemia kryją jednak inną historię. Doszło tu do wielkiej rzezi. Można wręcz powiedzieć biblijnej tragedii. Wnętrze tej góry kryje system zbiorników i kanałów, które odegrały kluczową rolę w jednym z najkrwawszych buntów starożytnego świata. Wiąże się on z legendarnym żydowskim wodzem i przepowiednią głoszącą nadejście Mesjasza, którym zdaniem chrześcijan był Jezus. Dr Barkai, izraelski archeolog, jest znawcą czasów Heroda. Witam w Herodion. Twierdza była znakomitym miejscem obrony. Herod władał Judeą przez 34 lata. Niestety po jego śmierci wewnętrzne spory i ucisk Rzymian doprowadziły w 66 roku naszej ery do wybuchu buntu. Rzymianie mordowali Żydów bądź czynili z nich niewolników. Jerozolimska świątynia została zniszczona, a Herodion zamieniało się w ruinę. To był pałac Heroda. Górny pałac. Dobudowano go do znacznie większego, mieszczącego się poniżej. W 132 roku naszej ery Judeą wstrząsnął kolejny wielki bunt, w którym tunele wodne odegrały strategiczne znaczenie. Tędy dostarczano wodę do pałacu. Kanały wykopano? Tak, większość to dzieło człowieka. A to co? To zbiornik z czasów Heroda Wielkiego. Do tej pory widać ślady, które zostawiła tu woda. Kanały te zbudowano ponad 2000 lat temu. Podczas buntu Żydzi zamienili tunele w pułapki. Kiedy bronili twierdzy, znaleźli pod ziemią system kanałów i zbiorników. Twierdza zajmowała obszar niespełna 3 kilometrów kwadratowych. Najpierw na niewielkim naturalnym wzniesieniu postawiono kompleks budowli o cylindrycznym kształcie. Potem częściowo je zasypano, w wyniku czego powstało większe wzgórze. Stojący pośrodku pałac otaczały wieże i mury obronne. Mieścił ogromną salę, apartamenty prywatne i łaźnie. Wodę do pałacu dostarczał imponujący kompleks podziemnych kanałów. Po zniszczeniu górnego pałacu Rzymianie opuścili to miejsce. Jednak żydowscy buntownicy wiedzieli o jego podziemiach, a ich wódz postanowił je wykorzystać. Przywódca buntu okazał się niezwykle charyzmatyczną postacią. Był nim Szymon, syn Kosiwy. Tora, zawierająca mnóstwo przepowiedni, mówi o nadejściu Mesjasza, syna gwiazdy, który uratuje naród żydowski. Chrześcijanie wierzą, że zapowiadała nadejście Jezusa Chrystusa. Ale w tamtych czasach byli oni zaledwie małą żydowską sektą. Dla większości Żydów owym Mesjaszem był właśnie Szymon.
Nazwali go Bar Kochba, syn gwiazdy. Był błyskotliwym i bezwzględnym wodzem, wymagającym absolutnej lojalności. Legenda głosi, że jego wojownicy ucinali sobie palce, żeby ją udowodnić. Bar Kochba postanowił wykorzystać kanały w celach strategicznych i stawić czoło 12 rzymskim legionom, liczącym około 100 tysięcy żołnierzy. Kanały ciągną się praktycznie we wszystkich kierunkach. Nic dziwnego, że nieprzyjaciel nie był w stanie się w nich rozeznać. Buntownicy rozbudowali jeszcze i tak skomplikowany system podziemnych tuneli. Mogli tu nie tylko trzymać broń i zapasy, ale wpuszczać wroga w zasadzki. Kiedy Rzymianie podeszli pod twierdzę, rebelianci przeprowadzali kanałami zaskakujące ataki. Gdyby nieprzyjaciel odkrył podziemia, byliby zgubieni. Spójrzcie, jak je rozbudowali. Mogli zaatakować nieprzyjaciela z każdej strony i zawsze mieli którędy się wycofać i uciec. Bunt trwał 3 lata. W końcu jednak Bar Kochba, syn gwiazdy, poległ, a jego armia się wykruszyła. Wielu żołnierzy zginęło, z pozostałych uczyniono niewolników. To wyjście, droga na powierzchnię. Ta walka wymagała nadludzkich sił. Buntownicy wypowiedzieli wojnę rzymskiemu imperium. Taka decyzja wymaga wiary, ale buntownicy wierzyli w przepowiednię mówiącą, że poprowadzi ich Mesjasz. Kiedy przegrali, byli zrozpaczeni. A wszystko zaczęło się tutaj, w podziemiach. Jerozolima przetrwała mimo historycznej zawieruchy. Jednak miasto leżące tuż obok spotkał inny los. Zostało zniszczone 2000 lat temu. Niespełna 60 kilometrów od Jerozolimy znajdują się ruiny antycznego miasta Maresza. Na pozór nie ma tu nic interesującego, ale wierzcie mi, że pod moimi stopami znajduje się zupełnie inny świat. Przez ponad 1000 lat Ziemia Święta była areną zaciekłych walk pomiędzy poganami i wypieranymi przez nich Żydami. Kiedy zaczęła się ta krwawa wojna, jej uczestnicy musieli szukać bezpiecznego schronienia. I znaleźli je w podziemnym mieście. Spotykam się z Nahumem Sagi, archeologiem i znawcą tego miejsca. Nahum? Witam. To jest Maresza. Tak, widzimy ruiny antycznego miasta, które swój rozkwit przeżywało w okresie hellenistycznym, między 3 a 2 wiekiem przed naszą erą. Ilu ludzi tutaj mieszkało? Miasto liczyło 10 tysięcy mieszkańców. Ludzie osiedlali się na tych terenach już w IX wieku przed naszą erą, ale Maresza powstała dopiero w IV, kiedy kontrolę nad tym regionem przejął Aleksander Wielki. Maresza stała się wówczas prężnym hellenistycznym centrum, które przez kolejne 200 lat niczym magnes ściągało tu wielu ludzi. Panowanie Aleksandra Wielkiego zapowiadała przepowiednia proroka Daniela, ale mówiła jednocześnie o zagładzie pogańskiego miasta w sercu judejskiej ziemi. W 113 roku przed naszą erą wódz żydowski Hasmoneas sprawił, że marzenie Aleksandra o hellenizacji tej ziemi nigdy się nie spełniło. W roku 40 przed Chrystusem z Mareszy pozostały jedynie zgliszcza, ale podziemny świat Aleksandra przetrwał do naszych czasów.
To jedna z 800 ręcznie wykutych jaskiń. Niektóre mają nawet 12 metrów głębokości. Jest ich tu mnóstwo. Tak, większość ma kształt dzwonów. Są ogromne i głębokie. To musiało być gigantyczne przedsięwzięcie. Z wydobywanego stąd wapienia powstało miasto, ale jego budynki wymagały stałej konserwacji. Domy powstawały z wydobywanego tu wapienia, ale ich spoiny wymagały ciągłej uwagi, inaczej domy szybko niszczały. Kiedy miasto opustoszało, wapienne budynki mareszy zaczęły kruszeć. Mimo to zasadnicza część miasta, stanowiąca przykład hellenistycznej cywilizacji, przetrwała. Nie zniszczyły jej nawet silne pustynne wiatry. Spójrzcie. Co to? Prasa do wyciskania oliwek. W jaskiniach tłoczono oliwę? Podejrzewamy, że ten rodzaj prasy pojawił się tutaj w czasach Aleksandra Wielkiego. Dotychczas w podziemiach odkryto 20 tłoczni. Zaopatrywały w oliwę nie tylko miasto. Wiele ton eksportowano. Prace wykopaliskowe, w których uczestniczył Nahum, trwają tu od 20 lat. Schodzimy pod ziemię. Pod ruinami liczącymi 2000 lat znajdują się ogromne podziemne komnaty. Jednej z największych, jaką znaleziono w Mareszy, nie zajmowali władcy. Mieszkały w nich gołębie. Wspaniała pieczara. Spójrzcie. Niesamowite. Co to? Kolumbarium, czyli gołębnik, w którym hodowano gołębie. Ich mięso spożywano, a odchody wykorzystywano jako nawóz. Te otwory wykuto dla ptaków. Doskonała robota. W starożytności gołębie nie były utrapieniem. Traktowano je jako towar. Sprzedawano je w celach konsumpcyjnych, a ich odchody stanowiły świetny nawóz zasilający gaje oliwne. Hodowla gołębi przynosiła mieszkańcom Mareszy olbrzymie dochody. To było jedno z większych centrów hodowlanych w Izraelu. W okolicy znajdują się setki kolumbariów. Kolumbaria budowano tu na długo przed panowaniem Aleksandra Wielkiego, ale za jego czasów powstało ich najwięcej. W całej okolicy powstawały podziemne kamieniołomy, a po ich eksploatacji mogły tu zamieszkać ptaki. Wlatywały do wnętrza przez specjalnie pozostawione otwory, które nie mogły być jednak zbyt duże. Inaczej kolumbaria zniszczyłby pustynny wiatr. Wapień jest stosunkowo miękki, dlatego w każdej chwili gołębniki można było powiększyć. Maresza kwitła. Wieść o jej bogactwach dotarła do żydowskiego wodza Jana Hyrkanusa, który poprowadził na miasto swoją armię. O przebiegu bitwy wiemy niewiele, znamy tylko jej wynik. Hyrkanus zdobył miasto, mieszkańców zaś zmusił do wyznawania żydowskiej religii. Wybór prosty, albo stajesz się Żydem, albo umierasz. I wielu wybrało śmierć. Tych, którzy nie chcieli się podporządkować, czekała sroga kara. Płacili za to życiem. Tylko nielicznym udało się przetrwać. W 40 roku przed naszą erą Maresza popadła w ruinę. To ziemia splamiona krwią. Rozegrało się tu wiele bitew. Upadały kolejne cywilizacje. Jednocześnie jednak budowano tutaj wspaniałe budowle. Wiele z nich przetrwało do naszych czasów. Ale największe cuda dawnych budowniczych kryją podziemia. Walka o przejęcie kontroli nad Izraelem trwała tysiące lat. Zaczęła się w czasach starożytnych. Proroctwo Dawida mówiące o zjednoczeniu żydowskich plemion miało też wpływ na powstanie nowego izraelskiego państwa.
Pod tą pralnią znajdziemy dowód na to, że współcześni buntownicy również potrafili wykorzystywać podziemia. W 1945 roku większą część współczesnego Izraela kontrolowali Brytyjczycy. Ponad pół miliona mieszkających tu Żydów pragnęło wypełnić biblijne proroctwo Ezechiela, zapowiadające powstanie nowego państwa Izrael. Jestem w kibucu leżącym w środkowym Izraelu. Obecnie jego mieszkańcy zajmują się uprawą brzoskwiń, ale 60 lat temu ukrywali prawdziwą tajemnicę. Tuż pod nosem stacjonujących tu Brytyjczyków. Bojownicy żydowskiego ruchu oporu pod niewinnie wyglądającą pralnią wybudowali fabrykę broni. Kibuc Ayalon, leżący na północny wschód od Jerozolimy, odegrał istotną rolę w powstaniu izraelskiego państwa. Zaraz spotkam się z Shlomo Hillelem, który zakładał fabrykę i w niej pracował. Oto on. Witam w Instytucie Ayalon. Dziękuję, jestem zaszczycony. Shlomo Hillel, jeden z założycieli państwa Izrael, był członkiem żydowskiej organizacji paramilitarnej Haganah. Zdając sobie sprawę z nieprzyjaznego nastawienia Arabów i Brytyjczyków, postanowił zaryzykować własne życie. Schodzimy na dół. Pod pralnią była fabryka broni. Tak. Hałas musiał być spory, nikt się nie zorientował. Pralki chodziły na okrągło, zagłuszając to, co działo się pod ziemią. Naprawdę tak hałasowały? Bardzo. Sprawdźmy. Rzeczywiście. Mogły zagłuszyć wszystko. Niezłe rozwiązanie. Pralnia, która przyjmowała odzież brytyjskich żołnierzy, okazała się znakomitą przykrywką. Opieraliście Brytyjczyków, żeby ukryć podziemną fabrykę. Tak, i byli zadowoleni z naszych usług. Gdyby was nakryli, zostalibyście aresztowani? Sądzę, że skazaliby nas na karę śmierci. Niektórzy pracownicy nie byli pełnoletni. Najstarsi mieli 22 lata. Ja byłem najstarszy. Życie tych ludzi zależało od utrzymania istnienia fabryki w ścisłej tajemnicy. Spójrzcie, niesamowite. W tamtych czasach poruszałem się znacznie szybciej. Czuję się jak na froncie. Niesamowita historia. Niewiarygodne. Jesteśmy 8 metrów pod ziemią, czyli jakieś 20 stóp. To miejsce wygląda tak jak przed laty? Tak. Pralnia ukrywała sekretne wejście do podziemnej fabryki broni. Drugie wejście znajdowało się na terenie pobliskiej piekarni. Ściany i sufit fabryki były betonowe i dodatkowo wzmocnione licznymi zbrojeniami. Co produkowaliście? Amunicję. Między innymi naboje do Stenów. Sten to angielski karabin maszynowy używany już podczas II wojny światowej. Był stosunkowo tani i łatwy w produkcji. Wystrzeliwał 500 pocisków na minutę. Nabojem było 9-milimetrowe parabelum. Shlomo i jego pracownicy wyprodukowali tu 2 miliony sztuk amunicji. Wszystkie te wysiłki miały wypełnić przepowiednie Ezechiela o powrocie wygnanego narodu na dawne ziemie i powstaniu nowego Izraela. Był rok 1945, kończyła się II wojna światowa.
Żydzi uświadomili sobie, że pojawiła się historyczna szansa na stworzenie państwa Izrael. Po wojnie, po Holokauście. Ale rzeczywistość była inna. Musieliśmy stawić czoło armiom naszych arabskich sąsiadów. Baliście się napaści. Obecnie Izrael posiada jedną z najpotężniejszych armii na świecie. Jednak w 1945 roku izraelscy osadnicy byli praktycznie bezbronni. Mieszkańcy kibucu Ayalon zbudowali więc fabrykę broni i przemycili z Polski odpowiednie maszyny. Proszę mi opowiedzieć, jak przebiegał proces produkcji. Maszyny miały napęd elektryczny. Czyniły straszliwy hałas. Tak to wyglądało? W tym miejscu wycinano naboje i łuski. Tak, widać tu różne rodzaje otworów. Tutaj obrzezywano naboje. Obrzezywano. Pracowali tu młodzi robotnicy, dziewczęta i chłopcy. Dla bezpieczeństwa każdy znał tylko jeden etap procesu produkcji. W pobliżu stacjonowali Brytyjczycy, ale największe niebezpieczeństwo stanowiła sama fabryka. Gdyby coś poszło nie tak, nie było stąd ucieczki. Podczas wybuchu zginęlibyśmy wszyscy. Było tu mnóstwo prochu i dynamitu. Naboje musiały być testowane, dlatego tuż obok zbudowano strzelnicę. To twoja prywatna strzelnica. Tutaj sprawdzałeś naboje, które produkowano w fabryce. To było niebezpieczne. Mimo ryzyka w Ayalon nigdy nie wydarzył się wypadek. Tę podziemną operację dopracowano w najdrobniejszych szczegółach. Były tu nawet kwarcówki, żeby nie widać było bladości pracujących pod ziemią robotników. Zadbaliście o wszystko. Mógł nas zdradzić nawet najdrobniejszy szczegół. Czuję się jak w filmie szpiegowskim. To był wymóg czasów, w jakich przyszło nam żyć. Musieliśmy wykonać robotę, która do nas należała. I czerpaliśmy satysfakcję z tego, że robimy coś, co zapewnia nam przetrwanie. Imponujące. Przepowiednie kształtowały dzieje Izraela od tysięcy lat. Przewidywały nadejście Zbawiciela, krwawe wojny i dalszą przyszłość ludzkości. Niektóre już się wypełniły, inne, budzące grozę, mają się dopiero spełnić. Spójrzcie tylko. Woda wciąż z niego bije. W tym miejscu kanał się rozwidla. Ta inwestycja stała się fundamentem starej Jerozolimy. Istnienie kanału zapowiadała przepowiednia, ale inne proroctwo zapowiadało zagładę miasta i zburzenie świątyni. Kolejne przepowiednie kształtowały historię Jerozolimy. Żeby je zgłębić, musimy zwiedzić kolejne podziemia. Król Dawid wypełnił przepowiednię głoszącą zjednoczenie plemion ludzkich. Jednak królestwo otaczali potężni wrogowie. Kiedy na kontynent wkroczyli Rzymianie, podziemne tunele kolejny raz miały decydować o losie oblężonych.
11 kilometrów od Jerozolimy stoją ruiny fortecy. Nazwano ją Herodion, na cześć Heroda Wielkiego, króla uznanego za wielkiego budowniczego, ale znanego też z okrucieństwa. Jej podziemia kryją jednak inną historię. Doszło tu do wielkiej rzezi. Można wręcz powiedzieć biblijnej tragedii. Wnętrze tej góry kryje system zbiorników i kanałów, które odegrały kluczową rolę w jednym z najkrwawszych buntów starożytnego świata. Wiąże się on z legendarnym żydowskim wodzem i przepowiednią głoszącą nadejście Mesjasza, którym zdaniem chrześcijan był Jezus. Dr Barkai, izraelski archeolog, jest znawcą czasów Heroda. Witam w Herodion. Twierdza była znakomitym miejscem obrony. Herod władał Judeą przez 34 lata. Niestety po jego śmierci wewnętrzne spory i ucisk Rzymian doprowadziły w 66 roku naszej ery do wybuchu buntu. Rzymianie mordowali Żydów bądź czynili z nich niewolników. Jerozolimska świątynia została zniszczona, a Herodion zamieniało się w ruinę. To był pałac Heroda. Pają w grobowcach całego miasta. Te kości wyjęto z grobów i złożono tutaj, żebyśmy mogli je oglądać. Widać, że to szczątki dzieci. Rzeź niewiniątek udowadnia, jak wielki wpływ na tyrana miała przepowiednia dotycząca Mesjasza. Ale proroctwo o królu żydowskim krążyło na długo przed narodzeniem Jezusa. W Jerozolimie znajdują się ruiny fortecy zbudowanej przez wielkiego żydowskiego władcę. Tunel biegnący poniżej był miejscem wielkiej bitwy, o której mówiła inna przepowiednia. Jerozolima, obecna stolica Izraela, zajmuje obszar 123 km2 i liczy ponad 700 tysięcy mieszkańców, Żydów, muzułmanów i chrześcijan. Jego serce stanowi miasto Dawida, który zdołał zjednoczyć plemiona, czyniąc z nich silny naród. Pod ruinami miasta znajdujemy dowody wypełnienia wstrząsających przepowiedni, które zmieniły losy Ziemi Świętej. Zmierzam do miasta Dawida. Zbudowano je na tym wzgórzu. Tu narodziła się starożytna Jerozolima i tutaj zaczęła się historia. Miasto zbudowano tysiące lat temu, kiedy światem wstrząsnęła pewna przepowiednia. Ci, którzy uwierzyli, widzieli w niej wolę Boga. Mówiła o katastrofach żywiołowych, trzęsieniach ziemi i wojnach, które zniszczą imperium. Zapowiadała zagładę tego miejsca. I sprawdziła się. Ruiny miasta Dawida leżą na południe od świątynnego wzgórza, na którym stała świątynia Salomona. Zamierzam spotkać się z Shaharem Stilo, który zna tutaj każdy kamień, i zbadać, jak przepowiednia wpłynęła na historię tego miejsca. Miasto zbudowano na wzgórzu. Dlaczego wybrano akurat to miejsce? Ponieważ była tu woda. Woda pozwalała przetrwać mieszkańcom, jednak tunel, który ją doprowadzał, stał się miejscem najkrwawszej bitwy w dziejach miasta. Miasto liczyło 10 tysięcy mieszkańców. Ludzie osiedlali się na tych terenach już w IX wieku przed naszą erą, ale Maresza powstała dopiero w IV, kiedy kontrolę nad tym regionem przejął Aleksander Wielki. Maresza stała się wówczas prężnym hellenistycznym centrum, które przez kolejne 200 lat niczym magnes ściągało tu wielu ludzi.
Panowanie Aleksandra Wielkiego zapowiadała przepowiednia proroka Daniela, ale mówiła jednocześnie o zagładzie pogańskiego miasta w sercu judejskiej ziemi. W 113 roku przed naszą erą wódz żydowski Hasmoneas sprawił, że marzenie Aleksandra o hellenizacji tej ziemi nigdy się nie spełniło. W roku 40 przed Chrystusem z Mareszy pozostały jedynie zgliszcza. Ale podziemny świat Aleksandra przetrwał do naszych czasów. To jedna z 800 ręcznie wykutych jaskiń. Niektóre mają nawet 12 metrów głębokości. Jest ich tu mnóstwo. Tak, większość ma kształt dzwonów. Są ogromne i głębokie. To musiało być gigantyczne przedsięwzięcie. Z wydobywanego stąd wapienia powstało miasto, ale jego budynki wymagały stałej konserwacji. Domy powstawały z wydobywanego tu wapienia, ale ich spoiny wymagały ciągłej uwagi, inaczej domy szybko niszczały. Kiedy miasto opustoszało, wapienne budynki Mareszy zaczęły kruszeć. Mimo to zasadnicza część miasta, stanowiąca przykład hellenistycznej cywilizacji, przetrwała. Nie zniszczyły jej nawet silne pustynne wiatry. Spójrzcie. Co to? Prasa do wyciskania oliwek. W jaskiniach tłoczono oliwę? Podejrzewamy, że ten rodzaj prasy pojawił się tutaj w czasach Aleksandra Wielkiego. Dotychczas w podziemiach odkryto 20 tłoczni. Zaopatrywały w oliwę nie tylko miasto. Wiele ton eksportowano. Prace wykopaliskowe, w których uczestniczył Nahum, trwają tu od 20 lat. Schodzimy pod ziemię. Pod ruinami liczącymi 2000 lat znajdują się ogromne podziemne komnaty. Tam się z Szlomo Hillelem, który zakładał fabrykę i w niej pracował. Oto on. Witam w Instytucie Ayalon. Dziękuję, jestem zaszczycony. Szlomo Hillel, jeden z założycieli państwa Izrael, był członkiem żydowskiej organizacji paramilitarnej Haganah. Zdając sobie sprawę z nieprzyjaznego nastawienia Arabów i Brytyjczyków, postanowił zaryzykować własne życie. Schodzimy na dół? Pod pralnią była fabryka broni. Tak. Hałas musiał być spory, nikt się nie zorientował. Pralki chodziły na okrągło, zagłuszając to, co działo się pod ziemią. Naprawdę tak hałasowały? Bardzo. Sprawdźmy. Rzeczywiście. Mogły zagłuszyć wszystko. Niezłe rozwiązanie. Pralnia, która przyjmowała odzież brytyjskich żołnierzy, okazała się znakomitą przykrywką. Opieraliście Brytyjczyków, żeby ukryć podziemną fabrykę. Tak, i byli zadowoleni z naszych usług. Gdyby was nakryli, zostalibyście aresztowani? Sądzę, że skazaliby nas na karę śmierci. Niektórzy pracownicy nie byli pełnoletni. Najstarsi mieli 22 lata. Ja byłem najstarszy. Życie tych ludzi zależało od utrzymania istnienia fabryki w ścisłej tajemnicy. Spójrzcie, niesamowite. W tamtych czasach poruszałem się znacznie szybciej. Czuję się jak na froncie. Niesamowita historia. This is incredible.
Niewiarygodne. Jesteśmy 8 metrów pod ziemią, czyli jakieś 20 stóp. To miejsce wygląda tak jak przed laty? Tak. Pralnia ukrywała sekretne wejście do podziemnej fabryki broni. Drugie wejście znajdowało się na terenie pobliskiej piekarni. Ściany i sufit fabryki były betonowe i dodatkowo wzmocnione licznymi zbrojeniami. Co produkowaliście? Amunicję. Między innymi naboje do Stanów. 5000 lat temu na miejscu, gdzie w pobliżu źródła Gihon osiedliło się kilka plemion. W czasie kolejnych 2000 lat miasto otoczono murami, które miały je zabezpieczyć przed wrogiem. Niestety odcięły one bezpośredni dostęp do źródła. Około roku 2000 przed naszą erą zbudowano więc podziemny kanał, którym dostarczano wodę do miasta. Zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu. Dokładnie nad naszymi głowami znajdują się antyczne mury. To znaczy, że właśnie wkraczamy na teren Starego Miasta. Już w nim jesteśmy? Jesteśmy dokładnie pod nim. Codziennie mieszkający tu Kananejczycy wydobywali z podziemi ciężką glinę, drążąc korytarz, który miał doprowadzać w bezpieczny sposób wodę do miasta. To był rewolucyjny pomysł, którego celem było połączenie miasta ze źródłem mieszczącym się poza jego murami. Mury wznoszono tysiące lat. W 1000 roku przed naszą erą król Dawid postanowił zjednoczyć plemiona żydowskie. Wsławił się wcześniej pokonaniem olbrzyma, Goliata. Kiedy ruszył na Jerozolimę, miał zaledwie 30 lat. Wspierali go jego zwolennicy i przepowiednia. Sformułował ją prorok Samuel. Dotyczyła czasów mu współczesnych i mówiła, że dom Dawidowy będzie istniał zawsze. A Dawid będzie nim władał po wsze czasy. Dawid wzniósł miasto i władał nim przez lat 30. Nie ma dowodów, żeby w tym czasie mury miasta zostały naruszone. Był odważny, ale dysponował garstką ludzi. Nie sforsowałby murów zbudowanych przez Kananejczyków, musiał użyć podstępu. Samuel przepowiedział, że zwycięstwo Dawida zależeć będzie od zaskakującego ataku i podziemnego kanału doprowadzającego wodę. Zdobył miasto przy pomocy garstki ludzi, którzy wdarli się do niego przez kanał wodny i otworzyli wrota towarzyszom. Przedarli się tędy? Tak, czym zaskoczyli obrońców. Przez wieki naukowcy szukali tego przejścia. I w końcu uświadomili sobie, że chodzi o kanał, którym dostarczano do miasta wodę. Jaskiń. Niektóre mają nawet 12 metrów głębokości. Jest ich tu mnóstwo. Tak, większość ma kształt dzwonów. Są ogromne i głębokie. To musiało być gigantyczne przedsięwzięcie. Z wydobywanego stąd wapienia powstało miasto, ale jego budynki wymagały stałej konserwacji. Domy powstawały z wydobywanego tu wapienia, ale ich spoiny wymagały ciągłej uwagi. Inaczej domy szybko niszczały. Kiedy miasto opustoszało, wapienne budynki mareszy zaczęły kruszeć. Mimo to zasadnicza część miasta, stanowiąca przykład hellenistycznej cywilizacji, przetrwała. Nie zniszczyły jej nawet silne, pustynne wiatry. Spójrzcie. Co to? Prasa do wyciskania oliwek. W jaskiniach tłoczono oliwę? Podejrzewamy, że ten rodzaj prasy pojawił się tutaj w czasach Aleksandra Wielkiego. Dotychczas w podziemiach odkryto 20 tłoczni.
Zaopatrywały w oliwę nie tylko miasto. Wiele ton eksportowano. Prace wykopaliskowe, w których uczestniczył Nahum, trwają tu od 20 lat. Schodzimy pod ziemię. Pod ruinami liczącymi 2000 lat znajdują się ogromne podziemne komnaty. Jednej z największych, jaką znaleziono w Mareszy, nie zajmowali władcy. Mieszkały w nich gołębie. Wspaniała pieczara. Spójrzcie. Niesamowite. Co to? Kolumbarium, czyli gołębnik, w którym hodowano gołębie. Ich mięso spożywano, a odchody wykorzystywano jako nawóz. Te otwory wykuto dla ptaków. Doskonała robota. W starożytności gołębie nie były utrapieniem. Traktowano je jako towar. Sprzedawano je w celach konsumpcyjnych, a ich odchody stanowiły świetny nawóz zasilający gaje oliwne. Hodowla gołębi przynosiła mieszkańcom Mareszy olbrzymie dochody. To było jedno z większych centrów hodowlanych w Izraelu. W okolicy znajdują się setki kolumbariów. Kolumbaria budowano tu na długo przed panowaniem Aleksandra Wielkiego, ale za jego czasów powstało ich najwięcej. W całej okolicy powstawały dalsze wydarzenia opisuje Ewangelia Świętego Mateusza. Wycisnęły one piętno na całym chrześcijaństwie. W podziemiach znajduje się miejsce upamiętniające tę historię. Według Mateusza Herod zarządził rzeź wszystkich dzieci płci męskiej, które nie skończyły 2 lat. Spójrzcie na kości znajdujące się w grobie. Są one symbolem rzezi niewiniątek dokonanej przez Heroda. Ile dzieci zginęło? Niektórzy twierdzą, że 6000. W Ewangelii czytamy, że Józefa ostrzegł anioł, który nakazał mu zabrać rodzinę do Egiptu. Niedługo potem Herod zmarł. Szczątki około 6000 dzieci spoczywają w grobowcach całego miasta. Te kości wyjęto z grobów i złożono tutaj, żebyśmy mogli je oglądać. Widać, że to szczątki dzieci. Rzeź niewiniątek udowadnia, jak wielki wpływ na tyrana miała przepowiednia dotycząca Mesjasza. Ale proroctwo o królu żydowskim krążyło na długo przed narodzeniem Jezusa. W Jerozolimie znajdują się ruiny fortecy zbudowanej przez wielkiego żydowskiego władcę. Tunel biegnący poniżej był miejscem wielkiej bitwy, o której mówiła inna przepowiednia. Jerozolima, obecna stolica Izraela, zajmuje obszar 123 km² i liczy ponad 700 tysięcy mieszkańców, Żydów, muzułmanów i chrześcijan. Jego serce stanowi miasto Dawida, który zdołał zjednoczyć plemiona, czyniąc z nich silny naród. Pod ruinami miasta znajdujemy dowody wypełnienia wstrząsających przepowiedni, które zmieniły losy Ziemi Świętej. Zmierzam do miasta Dawida. Zbudowano je na tym wzgórzu. Tu narodziła się starożytna Jerozolima i tutaj zaczęła się historia. Miasto zbudowano tysiące lat temu, kiedy światem wstrząsnęła pewna przepowiednia. Ci, którzy uwierzyli, widzieli w Jezusa Chrystusa. Ale w tamtych czasach byli oni zaledwie małą żydowską sektą. Dla większości Żydów owym Mesjaszem był właśnie Szymon. Nazwali go Bar Kochba, syn gwiazdy. Był błyskotliwym i bezwzględnym wodzem, wymagającym absolutnej lojalności.
Legenda głosi, że jego wojownicy ucinali sobie palce, żeby ją udowodnić. Bar Kochba postanowił wykorzystać kanały w celach strategicznych i stawić czoło 12 rzymskim legionom, liczącym około 100 tysięcy żołnierzy. Kanały ciągną się praktycznie we wszystkich kierunkach. Nic dziwnego, że nieprzyjaciel nie był w stanie się w nich rozeznać. Buntownicy rozbudowali jeszcze i tak skomplikowany system podziemnych tuneli. Mogli tu nie tylko trzymać broń i zapasy, ale wpuszczać wroga w zasadzki. Kiedy Rzymianie podeszli pod twierdzę, rebelianci przeprowadzali kanałami zaskakujące ataki. Gdyby nieprzyjaciel odkrył podziemia, byliby zgubieni. Spójrzcie, jak je rozbudowali. Mogli zaatakować nieprzyjaciela z każdej strony i zawsze mieli którędy się wycofać i uciec. Bunt trwał 3 lata. W końcu jednak Bar Kochba, syn gwiazdy, poległ, a jego armia się wykruszyła. Wielu żołnierzy zginęło, z pozostałych uczyniono niewolników. To wyjście, droga na powierzchnię. Ta walka wymagała nadludzkich sił. Buntownicy wypowiedzieli wojnę rzymskiemu imperium. Taka decyzja wymaga wiary, ale buntownicy wierzyli w przepowiednię mówiącą, że poprowadzi ich Mesjasz. Kiedy przegrali, byli zrozpaczeni. A wszystko zaczęło się tutaj, w podziemiach. Jerozolima przetrwała mimo historycznej zawieruchy. Jednak miasto leżące tuż obok spotkał inny los. Zostało zniszczone 2000 lat temu. Niespełna 60 kilometrów od Jerozolimy znajdują się ruiny antycznego miasta Maresza. Na pozór nie ma tu nic interesującego, ale wierzcie mi, że pod moimi stopami znajduje się zuposzono przepowiednie o Mesjaszu. Prorok Izajasz przepowiedział pojawienie się Zbawiciela, który będzie cierpiał za Żydów i wyzwoli ich z niewoli. Dla chrześcijan przepowiednia ta wypełniła się wraz z narodzinami Jezusa. Ale na tej ziemi wypełniło się dużo mroczniejsze proroctwo. Nie mówiło o Mesjaszu, tylko o rzezi. Osiem kilometrów od Jerozolimy leży Betlejem, miejsce narodzin Jezusa. Zachodni brzeg Jordanu to najbardziej niebezpieczne miejsce na ziemi. Nic już nie wygląda tu tak samo jak kiedyś. Tylko podziemia skrywają dawne tajemnice związane z przepowiedniami. Jedna mówi o nadejściu Mesjasza, Zbawcy Żydów. Druga, bardziej mroczna, o rzezi niewiniątek. W centrum miasta stoi Bazylika Narodzenia Pańskiego. Zajmuje ponad hektar i wygląda raczej na ponurą twierdzę niż świątynię. Według wierzeń w jej grotach znajduje się miejsce narodzenia Jezusa. Spotykam się z profesorem Shomali, który wie o tym kościele wszystko. Jego przodkowie mieszkali w Betlejem od XV wieku. Witam. Czuję się atmosferę koncertu rockowego. Mimo trwających tu walk, ludzie odwiedzają to miejsce od ponad 2000 lat. Przechodzą przez niskie drzwi zbudowane przez Turków osmańskich, żeby pielgrzymi nie mogli wjeżdżać do środka na koniach. Jest piękna, ale mała w porównaniu do europejskich kościołów. To jedno z najświętszych miejsc na ziemi i jedna z najstarszych świątyń.
Sam kościół nie stanowi przykładu architektonicznego kunsztu, ale właśnie tutaj spełniły się dwie wielkie przepowiednie. W ciemnej grocie, pod świątynną posadzką. Tutaj stał żłóbek. Asyryjczycy oblegali miasto miesiącami. W końcu musieli salwować się ucieczką, wypełniając przepowiednie proroka. Dzięki dostępowi do wody Jerozolima przetrwała. Tak sądzimy. Niesamowite. Ale ten właśnie tunel przyczynił się do tego, że miasto przetrwało oblężenie Asyryjczyków. Źródło, które go zasilało, nadal istnieje. Spójrzcie tylko. Woda wciąż z niego bije. W tym miejscu kanał się rozwidla. Ta inwestycja stała się fundamentem starej Jerozolimy. Istnienie kanału zapowiadała przepowiednia, ale inne proroctwo zapowiadało zagładę miasta i zburzenie świątyni. Kolejne przepowiednie kształtowały historię Jerozolimy. Żeby je zgłębić, musimy zwiedzić kolejne podziemia. Król Dawid wypełnił przepowiednię głoszącą zjednoczenie plemion ludzkich. Jednak królestwo otaczali potężni wrogowie. Kiedy na kontynent wkroczyli Rzymianie, podziemne tunele kolejny raz miały decydować o losie oblężonych. Jedenaście kilometrów od Jerozolimy stoją ruiny fortecy. Nazwano ją Herodion, na cześć Heroda Wielkiego, króla uznanego za wielkiego budowniczego, ale znanego też z okrucieństwa. Jej podziemia kryją jednak inną historię. Doszło tu do wielkiej rzezi. Można wręcz powiedzieć biblijnej tragedii. Wnętrze tej góry kryje system zbiorników i kanałów, które odegrały kluczową rolę w jednym z najkrwawszych buntów starożytnego świata. Wiąże się on z legendarnym żydowskim wodzem i przepowiednią głoszącą nadejście Mesjasza, którym zdaniem chrześcijan był Jezus. Dr Barkai, izraelski archeolog, jest znawcą czasów Heroda. Witam w Herodion. Twierdza była znakomitym miejscem obrony. Herod władał Judeą.